Drodzy, właśnie wyszukałem datę zbliżającego się końca świata. Jest to bieżący rok 2017. W przeciągu historii zapowiedzi końca świata były datowane na 400 rok, 992, 1412, 2000, 2012. Są to daty ze źródła Wikipedii. Koniec świata to potencjalnie różnie wyobrażany proces zakończenia istnienia czegoś. Jest on powszechnie związany z nauką, filozofią, religią i kulturą. Są to źródła internetowe, znajdziemy ich bardzo wiele. Natomiast ja osobiście mam problem z interpretacją tych dat, problem z zaufaniem tym informacjom, dlatego że nikt z nas nie wie, kiedy ten dzień nastąpi. Wie tylko o tym sam Pan Bóg. Jeśli chodzi o koniec świata, zapewne oglądaliśmy nie jeden film katastroficzny, który zapowiadał swoimi znakami, że przyjdzie koniec ludzkiego istnienia, koniec planety Ziemia. Przeróżnego rodzaju znaków mogliśmy się naoglądać. Spadający meteoryt, wielkie tsunami, pożary, trzecia wojna światowa. Zapewne to wszystko może się wydarzyć, a może się i wydarzać to w naszych wyobraźniach. Nie wiemy, drodzy, do końca, kiedy ten dzień nastanie. Natomiast ludzka ciekawość prowadzi nas do tego, żeby chociaż odkryć jakiś jeden z nielicznych znaków, który będzie właśnie wskazywał na ten okres. Tak, teraz w tę niedzielę będziemy czytać tekst, w którym faryzeusze, uczeni w piśmie, oczekiwali od Jezusa znaku. Znaku tego, że jest On właśnie tym, kim jest. Wsłuchajmy się w 12 rozdział Ewangelii Mateusza. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Jezus odmawia znaku faryzeuszom. Nie musi im mówić, jaki znak będzie, czy uczyni jakikolwiek znak, by potwierdzić swoją boskość. Po prostu On sam jest tym znakiem, który stoi przed Nim, a oni Go w ogóle nie potrafią rozpoznać. Drodzy, Jezus powołuje się na starotestamentowe przykłady, na Niniwę, Jonasza, na królowę Sabę z mądrości Salomona, ale to więcej, ktoś stoi przed nimi niż właśnie te wielkie postacie historyczne. Stoi przed nimi Bóg, który w swoim zadaniu, tak, ja to tak myślę, albo w swojej relacji nie chce nam dawać tylko znaków po to, żebyśmy wierzyli, ale chce, żebyśmy po prostu wierzyli w Niego, w to, że nasza wiara nie potrzebuje znaków ani cudów, by wierzyć w to, że Jezus jest Synem Człowieczym. Drodzy, niech nasza wiara będzie wiarą, może nie opartą tylko na cudach, znakach, potwierdzeniach, podpisach, ale będzie po prostu wiarą, zaufaniem i relacją z Panem Bogiem. Pozostańcie z Bogiem.